Teatr Wyobraźni Głosu Wolnej Polski przedstawia słuchowisko opracowane na podstawie sztuki francuskiego pisarza Thierry Mugnier pod tytułem Joanna i sędziowie. Przeróbki radiowej dokonała Maria Czapska. Joanna d'Arc, dziewica orleańska, była wiejską dziewczyną, skromną i nabożną. Pasła owce ojcowskie. Wróg nękał wtedy Francję. Ludzie uchodzili przed angielskim najeźdźcą do lasów, wsie i miasta pustoszały. Wśród ludu krążyła legenda, że Francję wybawi kobieta, dziewica. Pasąc owce i modląc się, Joanna słyszała głosy świętych. Mówiły jej, że jest przeznaczona, by Francję od wroga uwolnić i królewicza Karola na tron wprowadzić jako prawego króla. Niepojęte zlecenie. Joanna długi czas opierała się tym głosom, sobie samej nie ufając. Aż wreszcie usłuchała i stała się rzecz niesłychana. Joanna opuszcza dom rodzinny, dociera do królewicza, przekonywa go o swej misji i w marcu 1429 roku wyrusza na czele wojska królewskiego na wojnę przeciwko Anglikom. Ma wtedy 17 lat. W miesiąc później wkracza do Orleanu. Wróg uchodzi w popłochu. Ludność wita młodzieńczą wybawicielkę jak niebieskiego gońca. Nowy duch ożywia zastępy wojska francuskiego. Wróg odstępuje, miasta się poddają. W lipcu Joanna wprowadza królewicza do Reims, gdzie jest namaszczony królem Francji jako Karol VII. Wojna trwa nadal i stolica jest w rękach najeźdźcy. Z wiosną 1430 roku Joanna dostaje się do niewoli i jest osadzona na zamku w Rouen. Następuje proces, w którym Trybunał Duchowny pod rozkazami Anglików usiłuje wymusić na niej wyparcie się jej misji i głosów doradczych jako szatańskiego omamienia. Walka to długa i nierówna. W trwodze przed torturą i śmiercią Joanna ulega, ale następnego dnia cofa swoje zaparcie i z niezachwianym już męstwem idzie na śmierć męczeńską, którą ponosi 30 maja 1431 roku. Zostaje spalona na rynku przed katedrą w Rouen jako kacerka i czarownica, mając lat 19. W 1920 roku, w 500 lat blisko po jej śmierci, nastąpiła kanonizacja Joanny d'Arc, która odtąd jest także narodową bohaterką Francji. Sztuka Thierry Mugnier, Joanna i sędziowie, była napisana 5 lat temu i grana na placu przed katedrą w Rouen, a potem w innych krajach Europy. Uderzające jest podobieństwo procesu Joanny do współczesnych nam procesów politycznych. Thierry Mugnier tak pisze w przedmowie do swego dramatu. Trzeba było, aby Joanna stanęła przed sędziami, którzy może jutro będą nas sądzili, którzy dziś już wydają swoje wyroki pośród naszego obojętnego milczenia, milczenia współwinnych lub steroryzowanych. Trzeba było, by Joanna stanęła przed Trybunałem Odwiecznej Niesprawiedliwości, abyśmy zrozumieli, że jej sprawa jest naszą sprawą, że wyrok wydany na Joannę, jej opór, jej męka dotyczą nas samych, tak jak gdyby ją mordowano tejże nocy pod naszymi oknami. Nie wolno nam usnąć. Nie wolno usnąć. Dlaczego całej prawdy rzec nam nie chcesz, Joanno? Wszystko, com wam rzekła, prawdą jest. Ale są sprawy, które zamilczeć ślubowałam. Komu ślubowałaś? Ślubowałam królowi mojemu i świętym niebieskim, co mi radą w potrzebie służyli. Chcecie to, bym wiarołomiła? A widziałaś to w dniach ubiegłych, albo i słyszałaś może owe święty, o których nam rozpowiadasz? To sądzicie, panie, iż mury waszych więzień stoją im na zawadzie? A co ci to oznajmują, twoje święte? Nakazują mi, bym śmiało stawiała wam czoła i mężnie sobie z wami poczynała. Nie nadużywaj, Joanno, cierpliwości Kościoła. Do tej pory łaskawie z tobą się obchodzono. Łaskawie. Wiera to łaskawie.
Skargę przeciwko wam wnoszę, sędziowie, jako że od godów dwiema łańcuchami mnie wiążą, a nogi to mam w żelaznych dybach. Wiążą cię, jako że kilkakroć już zbiegać usiłowałaś. Zbiegać się porywałam. Jeszcze się będę porywała. Prawem to każdego więźnia wolności pragnąć i żądać. Baczcie, wasza miłość, jaka to dziewka zatwardziała. Nie sądźcie, panie, byście zdołali wszystko na mnie wymóc, jak od niebogi ostawiony i bez oparcia nijakiego i bez rady. A najsamprzód zapytuję was, dlaczego w więzieniu Angielczyków się znajduje, a nie w kościelnym? Sądzisz więc, że Bóg Angielczyków ma w nienawiści, a kocha się jeno w twoim stronnictwie? Bóg chce, by Angielczyki ten kraj poniechali, bowiem nijakiego nie mają prawa do władania nim. Bóg chce, by zaprzestali pustoszyć go i gnębić, a odeszli skąd przyszli. Po czym milować ich będzie na równi z innymi narodami. Czy z Bożego rozkazu wdziałaś męską odzież? Niczego nie czyniłam bez Bożego rozkazania. A wolno ci to, niewieście, brać na się męskie odzienie? Wolno, o ile Bóg nakazuje. A kiedy uszłaś ze swej zagrody, odbiegając ojców bez ich pozwoleństwa, nie zgrzeszyłaś to wtedy ciężko, Joanno? Gdybym miała 100 ojców i 100 matek i gdybym była królewską córą, także samo byłabym odeszła. I tuszysz, Joanno, żeś jest w stanie łaski? Jeśli bym nie była, niechby mnie Bóg do łaski swojej przywrócił. A jeśli w stanie łaski pozostaje, niechby raczył mnie w niej zachować. Wielka to bowiem niedola wypaść z łaski Bożej. Nie chcesz nam wyznać, jakim znakiem dałaś się poznać twemu królowi, kiedy powierzył ci zbrojne siły swoje? Tego powiedzieć nie mogę. I uparcie nie chcesz oblec się w szaty niewieście? I odrzucasz wyroki Kościoła Bożego, który jest na ziemi? Głosów moich chcę się poradzić. Nic już wam dziś nie powiem. Odprowadźcie ją! Michale Archaniele, we śnie Joanna pogrożona. Przemówmy do niej, pomóżmy. Zamilczcie. Na krok nie ustępuje, mężnie się stawia, ale już siły ją zawodzą. Tysiące mnić ją oplątują, wiklają w sieci. Nie lękam się ich gruźb, straszniejsze ich zasadzki, nie na siły dziewczęcia. Zbyt liczni są, zbyt potężni, nazbyt przebiegli, a ona młódka nieuczona. Całkiem samotna. Do nas się zwraca w utrapieniu swoim. Pomóc jej należy. Gadajmy do niej, Michale Archaniele. Nie zwlekajmy dłużej. Zamilczcie. Zaprzyj się głosów twoich. Odprzysiąż błędów. Ostawcie mnie. Odprzysiąż się czarów twoich, a będziesz miała spokój. Odprzysiąż się, a ujdziesz rąk Angielczyków. Nie dacie mi to spocząć. Spoczniesz, uli się błędów twoich wyprzesz. I życie zachowasz. I wolną będziesz. I duszę zbawisz. Tak niewiele od ciebie żąda Trybunał Duchowny. Podpiszesz jeno formułę odprzysiężenia, albo i postawisz krzyżyk, jako żeś niepiśmienna, tylko tyle. Ukusz się, Joanno, ustąp, a będzie spokój. Za grzechy, którym popełnić mogła, żaluję chętliwym sercem. Ale widzeń moich niebieskich wypierać się nie mogę. Ani żalu mieć nie będę za to, com spełniła w służbie mego króla dla wygnania wroga z tego kraju.
Z Bożego rozkazania to pełniłam i spełniłam sprawiedliwie. Jakże to, dziewko szalona, możesz dowodzić, że święte pańskie i archaniołowie niebiescy zlecali tobie, prostaczce ciemnej, wolę Boga Najwyższego? Zludy to były senne, albo diabelskie majaki. Widziałam je, widziałam, powiadam wam, panie, widziałam i słyszałam. Tortury na tę dziewkę, tylko tortury ją złamią. Nie należy niczego gwałcić, wasze miłości. Co warta będzie jej uległość trwogą wymuszona? Joanno, posłuchaj. Jeden tylko kościół może orzec, azali głosy twoje były od Boga. Jakże to będzie orzekał, kiedy je nawet nie słyszał? Sama więc chcesz rozstrzygać, co jest boskie, a co diabelskie. Skądże by to zły miał pragnąć, by Angielczyków z Francji wyparto? Nasze to święte prawo i Bóg tego chciał, nie diabeł. Ale wy ogłosić chcecie, że Joanna fałszem zwiedziona królewicza swego do Reims powiodła, że był tam przez obłudę królem namaszczony i że pomazanie jego nic nie warte i że prawa króla angielskiego lepsze są od króla naszego. Ale nic z tego. Boży pomazaniec jest prawdziwym królem i nic już na to nie poradzicie. Przez upór swój szalona zgubę sobie gotujesz. Nakazujemy ci... Doradzamy i nalegamy. Byś we wszystkim coś głosiła lub spełniła, zdała się na sąd Kościoła Bożego, który jest na ziemi. Zdaję się na sąd Kościoła walczącego, byleby nie żąda ode mnie rzeczy niepodobnych, jak tego... bym się miała wyprzeć zjawień moich. Tak więc trwać chcesz nadal w swoim hardym i nieposkromionym oporze władzy Kościoła Bożego? Bynajmniej, panie, ale prawa Boże pierwsze są. Trzeba nam będzie surowszych imać się środków. Czas bowiem niepowrotnie marnujemy. Znużenie, rozterka, lęk też swoje robią. Czy nie sądzicie, wasze miłości, że warto by nam pomyśleć o spoczynku i pokrzepieniu? Jezu, Jezu miłosierdzia, Matko Przenajświętsza, święte pańskie, pomocy waszej wzywam, zlitujcie się. Idźmy do niej, dłużej zwlekać niepodobnie. Odkąd nas już wygląda sama wśród nocy i nikt nie kwapi się na jej ratunek. Osaczona zdradą, przypierana mędrkowaniem teologów, szuka nas wzrokiem, słuch natęża. Widzicie ją. Przynieśmy były w zagrodzie ojcowskiej. Przynieśmy były, kiedy stanęła przed królewiczem Karolem i kiedy ją wzywano na radę i kiedy poszła w bój. Czuwaliśmy nad nią w katedrze w Reims, podobnie jak w srogiej potrzebie w kąpieli. A teraz już dni 90 sobie same jest pozostawiona. Król o nią nie dba, lud odstąpił i nawet słudzy kościoła, z wrogiem sprzymierzeni, gwałt i zdrady przeciwko niej knują. Czyżby miała iść w ogień samotna, przez nas samych poniechana? Archaniele, archaniele, wesprzeć ją należy. Archaniele, dozwól nam iść do niej. Nie pójdziecie. Dlaczego, Boże Rotmistrzu, nie masz dla dziecka litości? Samych wrogów drapieżnych ma wkoło siebie. Każdy ich cios wykuwa jej nieśmiertelną koronę. Trwoży się, żyć pragnie. To, co jest kwiatem tego świata, śmiercią swą Boga chwali. Godzimy się tedy na podjęcie tej próby? Złamać należy jej opór.
7 razy na 10 tortura żądany skutek przynosi. Osobliwie, kiedy stosowana jest na niewiastach. Gwałt cielesny może dziewkę skruszyć. Wszelako... Wszelako co? Sedno sprawy to podważyć urok prorokini i żołnierki. A jeśli się zaprze swego posłannictwa Bożego pod przymusem ognia i żelaza, co to warte? Kardynała Winchesteru nie zaspokoi odprzysiężenie torturą wydarte. Przychylam się do zdania waszej miłości. Gorszące umiarkowanie. Zatwardziali kacerze bywało, głosili blędy swoje w obliczu władz kościelnych i ludu, nawet wśród płomieni. Nie dopuścić należy, by kacerz świadczył przed ludem na rzecz swego kacerstwa. Pokutę publiczną i uległość kościołowi na oskarżonym wymóc należy z roli lub poniewoli. Godzę się na wniosek waszej miłości. Zgłaszam jednak o zastrzeżenie, by ani członki oskarżonej nie były łamane, ani też by na ciele nie poniosła obrażeń widocznych, które by w dniu pokuty publicznej mogły posiać wśród ludu zwątpienie w szczerość jej pokajania. Oto wprowadzono Joannę. Nieraz i nie dwa w ciągu tego procesu taiłaś, Joanno, prawdę przed władzami Kościoła, alibo zwodziłaś się kłamstwem. Mamy na to niezbite dowody. Oto Kat i jego pomocnicy. Wymogli już oni niejedno zeznanie na opornych. Widziałaś to kiedy na oczy, jak stosują torturę na opornych? Wierzaj mi, szpetna to sprawa. Podawałaś nam za prawdę, że święte i archanioły odwiedzały cię co dnia w więzieniu. Fałsz to oczywisty. Powiadałaś, że Bóg widomymi znaki dawał tobie znać, kto twój wróg, a kto stronnik. Zaś godne wiary świadki temu przeczą. By cię do prawdy i pokajania przywieść, by duszę twą zbawić, nie ma dla Trybunału Kościelnego zbyt twardych sposobów. Jeżeli nie opamiętasz się, Joanno, Kościół Boży odstąpi cię i będziesz wydana władzom świeckim na mękę ognia doczesnego i wiecznego. Milczysz z uporem. Hej, mistrzu, bierzcie ją. Wzywamy ciebie, Joanno, do zeznania prawdy tyczącej się blędów twoich i omamień. A nie, to poddana będziesz torturą. Choćbyście mieli członki moje rozerwać na ćwierci i duszę wygnać z ciała, nie powiem wam nic inszego, co wprzódy powiadała. A jeśli wymusicie ze mnie co inszego, zeznawać zawsze będę, żeście mnie gwałtem do tego przynaglili. Cóż wtedy czynimy? Nie tuszę, byśmy jakiś zysk mieli z tortury wobec tego uporu. I ja tak sądzę. Wobec zatwardziałości tej białogłowy i w obawie, że tortura nawet nie przywiedzie jej do opamiętania, postanawiamy odroczyć dalsze śledztwo aż do orzeczenia rady. I tym razem zwyciężyła. Wszystkie próby już przetrwała. Nie wszystkie. Zostaje ostatnia, najcięższa. Ale co nam czynić należy? Czekać, jak czeka lud. Czekać dowodu, że głosy jej były od Boga. Jakiego dowodu? Tego, co był dan na Kalwarii. Joanno. Ach. Dobrą wieść ci niosę. Dobrą wieść? Boże miłosierny, czyżby król mój dawał za mnie okup? Nie to. Ale rada orzekła, że będziesz zwolniona od tortury. Dziękuję wam, panie. Nieochotnie cierpiałabym torturę. I nie koniec na tym. Daliśmy ci wytchnąć, myśli zebrać, może nawet i głosów twoich się poradzić, jeśli służą ci nadal radą. Co wątpię. Chcesz
Pogadamy spokojnie, rozważnie. Powiadajcie, co macie powiadać. Jesteś to więc, jak nam oznajmywałaś, gotowa iść w ogień, by wiary dochować Karolowi, którego zowiesz królem. Zacnego to dowodzi serca. Ale wiesz ty, dziewczyno, że odkąd cię pojmano, król twój ani zadbał o ciebie. Tuszyć należy, iż zwątpił w Boże posłannictwo twoje. Mój król wierzył we mnie. Mój król dziś to samo wierzy we mnie. Posłuchaj więc listu, jaki dziś od króla twego otrzymaliśmy. Czynię wam, miłościwi sędziowie, wiadomym, że Joanna, dziewica pod kąpień pojmana, okazała się dziewką samowolną i pyszną, w strojach bogatych się kochającą i nakazów bożych niepomną. Kłam to! Kłam! Kłamiecie, panie. Jako żywo zwieść mnie chcecie, jako że czytać nie potrafię. Ale ja pieczęć królewską poznałam. Królewiczu mój śliczny. Królewiczu. Nieładne to wydało się królowi twemu być sprzęgniętym z dziewką, co się w niewolę dostała. Rozumna to polityka oświadczyć, że wspólnoty żadnej z tobą nie ma. Nic to wszelako nie zmieni. Iż to, co z woli Bożej mu zwróciłam, to wszystko ma i trzyma. Tego mu nie odbierzecie i tego wam nie odda. Koniec panowaniu Angielczyków, waszych przyjaciół. A mnie się widzi, Joanno, że twojemu królowi nie pomyśli igrzyska. Pokój zamyśla podpisywać. Kłamiecie, panie. Znowuż kłamiecie. Król dobrze wie, że pokoju zawierać nie może, póki choć jeden Angielczyk jest na tej ziemi. Mnie to być może życia zbawicie. Ale to nie ma ważności. Ważne, że czegom się podjęła, to spełnione. Szalejesz, dziewko. Z ludami się żywisz. Lud też, od kiedyś pojmana, nie daje wiary twemu posłannictwu. Lud co innego sądzi. Lecz wy o tym nie wiecie, panie. Dlaczego chcesz przeczyć prawdzie oczywistej? Upierasz się przy wojnie, której nikt nie pragnie. Nikt już o to nie stoi, czego bronisz z tak wielkim zapamiętaniem. Głosy moje mi zostały. Został Bóg. Joanno, jutro powiodą cię na cmentarz Saint-Quentin. Staniesz tam przed stosem nagotowanym, katem i zgromadzonym ludem. Po raz ostatni Kościół zaklnie cię, byś się wyparła błędów. O ile pozostaniesz oporna i w grzechach zatwardziała, nic już dla ciebie nie będziemy mogli zrobić. Niczego odwlec. Masz noc całą do namysłu. Noc nierzadko dobre myśli sporzy. Panie Boże Wszechmogący, Matko Niepokalana, Jezu Chryste, Święty Michale, Święty Gabrielu, Święta Katarzyno, Święta Małgorzato, Siostro moja niebieska, przyzywam was, przemówcie do mnie. Daniele, dlaczego bronisz nam pośpieszyć do niej z pomocą? Czego jeszcze czekasz od niej? Niechaj szuka drogi swej i niech ją znajduje sama, błądząc w mroku i potykając się. Co może ludzkie stworzenie bez pomocy nieba? Bywają chwile, w których Bóg milczy, a człowiek wybór czyni, na swoją miarę go czyni. Ta chwila nastała dla Joanny. Co ma jeszcze dopełnić, podejmie sama,
lub odrzuci. Oto godzina wolności człowieka. Godzina wyboru dla Joanny. Ujęć jej ciężaru byłoby ją zgubić. Posłuchaj, Joanno, słysz, ludu chrześcijański, dla zbawienia duszy tej dziewki w niebie i ratowania ciała jej na ziemi, Kościół Święty po raz ostatni upomina ją i do zaparcia błędów nakłania. O święte, święte moje, ratujcie mnie. Joanno! Czy poddajesz się Kościołowi Bożemu? Święte Pańskie, aniołowi, archaniołowi niebiescy, komu mam się poddać, a kogo zaprzeć? Zlitujcie się nade mną, oświećcie. Joanno, po raz ostatni zapytujemy Ciebie, czy poddajesz się Kościołowi Bożemu? Nic złego nie popełniłam. Pragnę wierzyć we wszystko, co Kościół Święty do wierzenia podaje. Zaprzyj się błędów! Poddaj się! Poddaj się! Wyrok na Joannę Zark ogłaszamy! Ja wszystko uczynię, co tylko chcecie! Precz! Precz! Hańba! Zakpiła z nas! Sędziowie z dziewką się zmówili! Na śmierć! Na śmierć! Nie trzelam od przysiężenia! Śmierć, szanownicy! Śmierć sędziom! Precz z nimi! Chrystus! Chrystus! Czytajcie akt od przysiężenia! Wyznaję, że obraziłam majestat królewski, że przekroczyłam przykazania Kościoła i zwodziłam lud i wniosłam do narodu chrześcijańskiego nieprawość i zgorszenie. Ślubuję zrzucić męskie obleczenie i nigdy więcej włosów nie przecinać i nie imać się więcej broni. Ślubem się zobowiązuję. Ślubem się zobowiązuję. Ludzie duchowni, upraszam was, byście mnie teraz wzięli pod swoją opiekę, bym nie była więcej we władzy Angielczyków, wrogów moich. Odprawcie ją, skąd przyszła. Daję ci się, że ujdziesz całą! A nie doczekaję twoje! Czarownica! A nic ją wreszcie, czarownicę! Świętą dziewicę! Na stąd! Na stąd! Tak więc uszła z życiem, Joanno. Twoje szczęście! Krzyw temu nie jestem. Choć Angielczycy powiadali, że mieć cię mógł każdy, kto chciał. Ja tom tutejszy, jeno na ich służbie, no tom ciebie miał w poszanowaniu. Ale teraz, kiedy się wyparłaś wszystkiego, to wiadomo, żeś dziewka jak wszystkie. Żyli mnie, grozili, kamieniami we mnie ciskali. Zważ, dziewczyno, że w tłumie byli też tacy, co tobie zawierzyli. Co mnie zawierzyli? Wiera, chociaż i głośno tego nie powiadali. Sądzili, że wszystko zdzierżysz, że ogień nie będzie się ciebie imał, że ty sama na niebo będziesz podniesiona, a tyś od razu wszystkiego się zaparła, niby dzieciak. Pojmujesz to? Pojmuję. Dasz wiarę, że ja sam omal nie uwierzył twoim gadkom?
Moje widzenia niebieskie to niegadki. Od Boga byłam posłana. Wiarę mi trzeba dać. Dudki! Gdyby tak było, to byś sama w ogień skoczyła. Teraz już nikogo nie uwiedziesz. Skończone. Skończone. A pamiętaj się, dziewko, daj przystąpić. Nie skąp, czego ci nie ubędzie. Ostaw mnie! Panna zasmakowała w gładkości rycerzy i panów dworskich. Zwykle żołnierz jej śmierdzi. Co też sobie myślisz, dziewico ty? Dziewico orleńska, pochulamy z tobą. Ciało złe. Zdołałaś obronić, Joanno. A duszę dałaś pogwałcić. Wstyd i sromota. Czemuś mnie opuścił, Panie Boże? Joanno! Ktoś mnie wzywa? Ktoś imię moje wymówił? Może to wy, święta Małgorzato? Albo wy, święta Katarzyno? Tyle dni i nocy wzywałam waszej pomocy. Dziś już za późno. Zaparłam się was. Nie jestem święta Katarzyna. Nie jestem święta Małgorzata. Ale zbrojnaś. Miecz jaśnieje u twego boku, podobny do tego, który niegdyś nosiłam. Możeście jest święty Michał Archanioł? Nie jestem świętym Michałem Archaniołem. Spójrz na mnie śmiało. Jestem Joanną. Jestem tobą samą. Wejrzyj na mnie. Jestem tą, którą byłaś. Wszystko dziś stracone. Zgubiona jestem. Nieprawda! Coś dokonała, dokonane. A czegoś nie dokonała, będzie dokonane. Król twój odzyska całe swoje królestwo, a wróg ujdzie za morze. Jeśli tak się stanie, Bogu niechaj będzie chwała. Ale nie przeze mnie to się stanie. Sama siebie się zaparłam. W zamęcie duszy, w znużeniu śmiertelnym, w lęku ognia. Wszystko skończone. Joanno, ocknij się, powstań, krzep się własną klęską, czoło staw przeciwnościom, zdradzie, słabości. Czego żądasz ode mnie? Byś stała się sobą. Co mam uczynić? Na koronację cię wiodą. Król twój wziął pomazanie w Reims. Ty je weźmiesz w Rouen. Jakież może być pomazanie dla mnie niebogi? Świetniejsze od królewskiego. Wysokimi oświecone płomieniami. Królową będziesz, Joanno. Królową tych wszystkich, co podobni tobie stawać będą przed sędziami polityki i zemsty w samotności i rozterce. Odtąd stać będziesz u ich boku. Królować będziesz wszystkim niewinnie mordowanym i zniewalanym po świata całego obszarze. Królową będziesz wszystkich narodów pognębionych, ujarzmionych i pozbawionych głosu. Królową więzionych i torturowanych. Królową wszystkich wolności stale zabijanych i wciąż się odradzających. Królową nadziei niepożytej. Dziś będziesz na tron wyniesiona. Zgromadzony lud czeka. Oczy Francji
ku tobie zwrócone. Oto kapłan z księgą, oto święte oleje i korona. I śmierć. A ja liczę zaledwie lat 19. Skrzep sobie męstwo, przeznaczonaś na tron wysoki. Podejmij ostatni bój. Gotowaś? Gotowa jestem. Teraz idźmy na jej spotkanie. Wyobraźni Głosu Wolnej Polski przedstawił Państwu słuchowisko opracowane przez Marię Czapską na podstawie sztuki francuskiego pisarza Thierry Mounier pod tytułem Joanna i sędziowie. Słuchowisko to nadaliśmy po raz pierwszy w październiku roku 1954. Mówi Radio Wolna Europa, Głos Wolnej Polski.